z księdzem arcybiskupem dnia 31 sierpnia trwała około 2 godzin. W czasie rozmowy dowiedziałem się, że powodem zesłania mnie do pomocy duszpasterskiej w parafii poznańskiej były moje niby wygórowane roszczenia o charakterze finansowym, a powodem odwołania nominacji w ową parafię było rzekome moje stwierdzenie, cytuję, ile można z tej parafii wyciągnąć. Po spotkaniu udałem się do proboszcza parafii, którą miałem przejmować. Nie wierzyłem bowiem, aby człowiek, który widział mnie po raz pierwszy, mógł sformułować takie oskarżenie. Nie myliłem się. Ksiądz kanclerz, jak wspominałem w poprzednim filmie, zabiegał o spotkanie z owym proboszczem, szukając na mnie haków. To ksiądz kanclerz wymyślił to obrzydliwe oszczerstwo. Na spotkaniu z księdzem arcybiskupem miałem okazję prosto w oczy wyartykułować moje wątpliwości dotyczące funkcjonowania kościoła poznańskiego. Przenoszenie pedofila na kolejną parafię, tolerowanie zachowań homoseksualnych księży, tolerowanie finansowania dzieci księży z poborów parafialnych, tolerowanie przestępstw o charakterze karnoskarbowym przez niektórych proboszczy. O jednym takim procederze informowałem biskupów już w 2005 roku. Na spotkaniu z księdzem arcybiskupem powiedziałem, że jeżeli moje przestępstwa są tak wielkiego kalibru, to niech mnie usunie ze stanu kapłańskiego, a jeżeli nie, to niech mnie przywróci do normalnej pracy duszpasterskiej. Ksiądz arcybiskup powiedział, że nie ma zamiaru wyrzucać mnie ze stanu duchownego i że znowu będziemy czekali, aż, cytuję, jakiś ksiądz umrze, zachoruje albo opuści stan kapłański. Nie wiedziałem wtedy, że latem opuściło szeregi kapłańskie 5 księży naszej diecezji. Jestem zdumiony, w jaki sposób rozpracowuje się w naszej diecezji niewygodnych księży. Dzisiaj myślę, że 40 lat temu pomyliłem się i podjąłem fatalną w skutkach decyzję o zgłoszeniu się do seminarium. Nie spodziewałem się, że metody światowe, intrygi, oszczerstwa będą narzędziami działania Kościoła. Kościół nie potrafi reagować na faktyczne zło, a fabrykuje pseudodowody na tych, którzy są mu niewygodni. Ciekawe, co o naszym Kościele myśli ten jeden diakon, który być może w przyszłym roku przystąpi do świadczeń prezbiteratu.